what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Dzień dobry, dobry wieczór. W kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Co prawda mamy wciąż 14 kwietnia, ale już mamy godzinę 12. O, zegarek. Tu godzinę 12. No i teraz pryskamy na rzepaku. Jesteśmy tu na kawałku, na którym można powiedzieć, że moja ręka już była, ponieważ ja tutaj uprawiałem pronarem. Rzepak zasiany już dawno. Jaka tu jest odmiana, to wam napiszę. A jakie opryski, to właśnie w tym momencie dostaniecie przebitkę, co nalaliśmy do opryskiwacza. I takimi oto opryskami dzisiaj opryskaliśmy rzepak. Opyliliśmy, wiadomo. I tutaj to nie, te wszystkie opryski, które tutaj mamy, nie są na jeden opryskiwacz, no, który nalaliśmy, czyli 2300 litrów, ale łącznie dzisiaj wypryskaliśmy 4,5 tysiąca litrów wody wraz z opryskami. No i pryskaliśmy tak. Elvito Start. Tu mamy Trident 375 SC, Orius Extra 250 EW. I z tego, co widzę, to są wszystkie opryski. Także przechodzimy dalej do odcinka. Mamy dzisiaj do opryskania 10 hektarów. Jakieś problemy dzisiaj u nas są, bo ani zasięgu nie ma, łapie tylko ukraińskie sieci komórkowe. Internetu też u nas wcale nie ma, więc jesteśmy dzisiaj odcięci od świata. Ale jeden dzień to można pożyć bez internetu. Tutaj mamy rzepak. Odmiana już wam się wyświetliła, a jak nie, no to właśnie teraz się wyświetli, jaka tu jest. Lecimy zaraz na kolejny kawałek, bo tutaj nie jest duży kawałek, bo to jest taki brzuszek, jak ja to mówię, bo tu jedzie się tam do górki i później jak jest z górki, to tu już jest ścięcie i jest węższy ten kawałek tutaj. Także na tym kawałku miałem już swoją rękę położoną. Jak widać, na razie wszystko rośnie. Zobaczymy, jak to będzie na zbiory, na żniwa. Wiadomo, jak tymi opryskami opryskaliśmy, to minimum 6 ton musi dać, bo jak nie, no to słaby rzepak i tyle w temacie, słaba odmiana. Także my się zbieramy już na drugi kawałek. Chciałbym wam powiedzieć tutaj, jaki jest areał, ale sam nie wiem. Może to jest z 2,5 hektara, może 2? Nie wiem dokładnie. Wiem, że tylko na tym kawałku, na którym będziemy, na którym jest rzepak, to tam nie ma 6 hektarów, jak wspominałem w innym odcinku, ale jest 8 teraz, bo jeszcze rok temu było 7, ale sąsiad z zamiedzy sprzedawał ten hektar, zakupiliśmy go i trochę się kawałek powiększył. Więc zaraz się tam widzimy. A tutaj nie wiem, czy widać na filmie, ale tam w oddali jest LHS i stoją wagony, oczywiście skąd? Z Ukrainy, no bo skąd? Z Piątnicy, no bo skąd? I jakoś tu się gospodarka rozwija. Pamiętam, jak zaczęła się w ogóle ta wojna. Wszyscy w taką panikę popadli, paliwo po 10 zł. No, nam się udało dużo taniej kupić. Znaczy, tutaj nie było 10 zł w okolicy. Dosięgała cena 8 zł. Teraz jest chyba paliwo po 7,30, 7,20 u nas. Ale na początku 8 zł cena windowała szybko do 8. Na razie jest tu spokojnie, jak u nas, jak widzicie. Czasem się dymi z Ukrainy, ale to wiadomo, jak to na wojnie bywa. Także tym krótkim przerywnikiem przechodzimy do kolejnego kawałka. Więc jesteśmy już na kolejnym kawałku. Na ostatnim rzepakiem. Dołączył do mnie również Kuba. Widzieliście jego małą pasiekę na poprzednim filmie. A teraz, ze względu na to, że jesteśmy na ostatnim kawałku, który ma 8 hektarów, chcielibyśmy wam pokazać rzepak, jak wygląda, więc weszliśmy tutaj w dołek, żeby się dało wyrwać.
i złapiemy sobie jednego. Jednego. Ty, wyjść nie chcę. Kurde. O, mam cię. Trochę go ponadrywałem, ale jeszcze wsadzi się w ziemi, będzie, mówi Kuba. No, oberwałem mu kilka liści. Ten miał kwiatostan? Ma już. O, mały. Widzisz, Kuba? O, tu. Korzeń już duży, głęboko. Już wchodzi świeże korzonka, już od dawna są. Bo wegetacja już ruszyła jakiś miesiąc, półtora temu. Właściwie to całą zimę była wegetacja. Dokładnie to wegetacja pulsacyjna. Ze względu na to, że temperatury nocą sięgały poniżej zera, a za dnia powyżej zera. I w takich przypadkach występuje wegetacja pulsacyjna. Więc już mam tutaj pół tony na straty. No i co? My będziemy dzisiejszy odcinek kończyć. No i będziemy się widzieć w kolejnej produkcji. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Wiadomo, co trzeba zrobić pod filmem. I lecimy dalej działać z tematem.